Witajcie, z tej strony Dawid, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym chciałbym Wam powiedzieć poradnik o welonce. Zapraszam. Czyli tak, dla takich doświadczonych akwarystów, co mogą zapewnić welonce fajne warunki, to jest 100-120 litrów akwarium. Rybki dla welonki, dlatego że na przykład inne rybki, co teraz powiem, ona będzie po prostu im obgryzała ogony, chyba tak to jest. Czyli danio, mieczyk, zbrojnik, znaczy glonojad i zbrojnik. Dobrze. Roślinki dla welonki, czyli jak wiecie, ale może już tego nawet doświadczyliście, na takie małe jakieś roślinki, to ona będzie wyrywała albo liście, albo korzenie. Dlatego trzeba właśnie, jak co, do welonki kupić roślinkę Anubias. Dobrze. 25% wody w akwarium trzeba wymieniać. Dlatego jak macie pompkę, pompka filtruje tylko, żeby tam nie było jakichś resztek z jedzenia i kupy. A tak to woda jest ta sama, dlatego 25% to 1-2 tygodnie rybce powinno. Dobra. Najczęstsze choroby rybek, znaczy jeszcze welonki są wszystkożerne. Najczęstsze choroby rybek to jest ospa i zapalenie pęcherza pławnego. Koniec naszego poradnika. U rybki, jak widzicie, wszystko jest dobrze, pływa. No i co, ja się chyba będę z Wami żegnał, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!